Także i witajcie, ja jestem Budziże, to jest kolejny materiał na moim kanale. A dzisiaj przygotowałem dla Was składnik za okrągłą bańkę, więc jest naprawdę spoko budżet, jeżeli chodzi o budowanie składu na ten etap gry. Ponieważ no, z jednej strony wiadomo, to jest bańka i tak fajna okrągła liczba, a z drugiej strony to jednak mamy już niemalże koniec FIFA, to znaczy koniec FIFA, dopiero początek DOS-ów, ale wiecie o co chodzi. W każdym bądź razie, jeżeli to ty chcesz, żebym tobie zbudował jakiś zespół, to koniecznie tam na dole w komentarzu napisz wiadomość z budżetem, z bańkami niewymiennymi oraz platformą, na jakiej grasz. I co, bez przedłużania, lecimy. I po raz kolejny nawet nie musimy zmieniać formacji do budowania tego składu, ponieważ będziemy się używali 4-3-3. Jeżeli chodzi o bramkarza, mieliśmy jeden odcinek przerwy od tego zawodnika, ale to już po raz kolejny do niego powracam, jest to Mike Manioł. Ale co mogę poradzić na to, że on jest po prostu bardzo dobry, to znaczy nie wiem jak teraz się spisuje, ponieważ nim grałem bardzo dawno temu. No bo FIFA grałem bardzo dawno temu. No ale generalnie bardzo fajnie wyglądająca karta, ponieważ 89 divingu, 90 refleks, 89 ustawiania się nawet wykopy są na bardzo fajnym poziomie. Oprócz tego jest Francuzem, do tego z ligi włoskiej, więc daje bardzo fajne połączenie i dlatego może jest tak często wybierane przeze mnie. Bo nie widziałem, żeby jakoś ludzie grali nim nadzwyczaj często, nie wiem przygotownika, ale według mnie no Bramka Spreli. Jeżeli chodzi o naszego prawego defensora, tak naprawdę możecie dać dowolnego prawego obrońcy z La Liga, możecie dać tutaj dowolnego prawego obrońcy z Francji. Jest tutaj Hersonawa. Jeżeli macie jego wersję Team of the Season, to za zadanie tak najbardziej można ją tutaj umieścić, ponieważ ona jest dużo znacznie lepsza niż ta jego podstawowa wersja, bo chociaż porównajmy ją sobie statystykami, bo zobaczę, ma 67 siły, to niby nie jest aż tak dużo jak na mocnego obrońcy na ten etap gry. Ale zdecydowanie więcej, bo bodajże aż o 20 więcej niż ta jego wersja, ponieważ ta jego wersja ma 44, tak jest 44 siły. Co niestety jest takim wynikiem dosyć przeciętnym, jeżeli chodzi o ten etap gry. No i będzie mu czasami ciężko, ale no generalnie jeżeli chodzi o prawo obrony za ligę, to tam za bardzo też nie ma zbyt dobrych wyborów. No i tak naprawdę Hersonawa jest jednym z lepszych. Jeżeli chodzi o kolejnego zawodnika, mamy tutaj Julesa Koundé. Dobrze wpisałem, Jules Koundé w swojej tej wersji do tych Honorable. Niestety nie w tej wersji Team of the Season, no, teoretycznie mógłby być, ale trzeba by było ciąć w innych miejscach w składzie. A ten zawodnik ma 86 tempo, 89 gry w defensywie, 82 fizyki. Tak naprawdę kotwica dla niego chyba byłaby najbardziej potrzebna, żeby podbić mu tempo, obronę oraz fizyczność, bo ta fizyczność nie stoi na jakimś super mega wybitnym poziomie. No bo właśnie, kiedy zobaczymy sobie na to, no to tak naprawdę skoczność się wyróżnia, ale dalej no to siła, agresja, wytrzymałość, no znaczy wytrzymałość wśród tego jego obrońcy nie jest aż tak bardzo ważna, ale przede wszystkim ta siła nie robi jakiegoś zbytniego wrażenia. Jeżeli chodzi o kolejnego zawodnika, mamy tutaj Endicke. Bardzo fajny zawodnik, który ma po raz kolejny kartę Team of the Season, ale my zadowolimy się dzisiaj jego kartą Future Stars, ponieważ ona jest po prostu dosyć tańsza, znacznie tańsza niż ta karta Team of the Season, ale ten składnik można ulepszyć. Praktycznie każdy zawodnik z tego zespołu, tylko sobie zobaczę, ma lepszą wersję. No prawie każdy zawodnik z tego zespołu ma lepszą wersję, tylko chyba dwóch nie ma. No i to będziemy naprawdę bardzo fajne pole do upgrade'u. Ale jeżeli chodzi o Endicke, to bardzo fajnie się on będzie uzupełniał Koundę, ponieważ jest minimalnie wolniejszy, ale to bardziej postawny, wyższy, lepszy, jeżeli chodzi o tą grę bark w bark. Kolejnym zawodnikiem jest Alex Telles, tak jest, trochę zepsułem, ponieważ pewnie już się domyśliliście, bo jest jeden, nie jest jeszcze Aleksandra na lewą obronę, ale nieważne. Ale tak, Alex Telles daje się mu cień, więc będzie bardzo fajnie śmigało, ponieważ ma 90 tempo, 83 gry w defensywie, 82 fizyki, naprawdę bardzo fajne wszystkie statystyki, 95 wytrzymałości, w tym 81 zwinności, 75 równowagi. Ja bardzo lubiłem jego kartę w FIFA 20, w FIFA 19, w FIFA 21 już nie aż tak bardzo. Ale generalnie kiedy grał w lidze portugalskiej w Porto, to naprawdę bardzo fajnie mi się nim grało. Nawet w tej swojej podstawowej wersji uznawałem go za jednego z lepszych lewych obrońców w FIFA. No a teraz po prostu stał się jednym z wielu, ponieważ no, jego karta podstawowa wygląda dosyć słabo. A teraz no, dostał dosyć późno ten upgrade, no i niestety już ta jego karta i tak nie będzie się zwiększała swojej oceną ogólnej, w związku z czym no to po prostu jest taki zawodnik, który musi tutaj będzie podtrzymać chemię w zespole. Za to jeżeli chodzi o kolejnego grajka, mamy tutaj Kefira, tak jest, Kefir, bardzo fajnie wyglądająca karta, bo zobaczcie, co prawda nie ma 5 gazek sztuczek jak na tej karcie urodzinowej, ale ma za 93 tempa, 92 strzały, 92 podań, 96 dribblingu, 91 fizyki, wow, naprawdę wow. Wszystkie staty wyglądają przekozacko, dajecie mu, tak naprawdę no nie wiem co mu dać, bo ciężko jest określić jakiś myśliwy, ja myślałem, żeby mu dać, bo on tutaj będzie występował jako środkowy pomocnik ofensywny, no ale ciężko mi jest powiedzieć. ale zobaczcie oprócz tego na te statystyki, bo ma 90 wytrzymałości, 99 równowagi. Szkoda, że ta wytrzymałość nie jest, że ta zwinność nie jest aż tak bardzo, nie jest aż tak wysoko oceniona, ale i tak idzie jakoś to przeżyć. Ale no, karta naprawdę bardzo fajna. Pamiętamy, co robił w tej swojej wersji Road to Knockout z Ligi Europy, czy tam Ligi Konferencji, nie pamiętam może z jakiej to ligi było, ale tak bardzo fajnie jest to zawodnik, który strzelił się w metę gry. Myślałem, że będzie droższy na tej karcie TOS, ale tak nie jest. Kolejnym graczem jest N-Kunku, czyli po raz kolejny zawodnik, którego można upgrade'ować, co prawda, albo jeżeli macie kartę, jego kartę właśnie Player of the Month, no to będzie bardzo spoko. Ale ta karta TOS jest nieosiągalna dla wielu, ponieważ no 1,5 miliona końców za środka jak posika to jest dosyć sporo, ale za jakość się płaci, ponieważ N-Kunku to również jest zawodnik, który bardzo dobrze strzelił się w metę gry, ponieważ no generalnie on się rozwinął razem z cyklem życia FIFA, co jest naprawdę bardzo fajne i wszystkie statystyki naprawdę bardzo dobrze ocenione. Przede wszystkim te statystyki fizyczne zostały troszeczkę poprawione i on jako taki środkowy pomocnik, środkowy pomocnik defensywny może sobie poradzić, bo na poprzednich wersjach no to już troszeczkę ciężko mu będzie na tym etapie gry coś działać. Zatem jeżeli chodzi o kolejnego zawodnika, po raz kolejny można go zupgrade'ować na swoją lepszą wersję. Znajduje się tutaj Fred w wersji ocenionej na 86, prawda jest ona znacznie gorsza od tej ocenionej na 91 od tej swojej Team of the Season. No ale i tak jakoś trzeba to przeboleć, no i myślę, że Fred będzie naprawdę spoko wyborem, ponieważ zobaczcie, wszystkie statystyki powyżej 80 oprócz strzelania. Mamy tutaj bardzo fajny hyperlink, jeżeli chodzi o Manchester United, dwie karty Road, to jest chyba Road to Knockout, to jest karta Road to the Final, nie? No, tak mi się wydaje, bo one są strasznie podobne, ale się różnią. W każdym bądź razie, przechodzimy dalej. Jeżeli chodzi o naszego projektu skrzydłowego, mamy tutaj Dembele. Tak jest, Ousmane Dembele, 54 000, może trzeba za niego zapłacić, naprawdę spoko jest to zawodnik, ma 95 tempa, 88 driblingu, 5/5 gwiazdek, tylko jego największym minusem jest wytrzymałość, która wynosi tylko i wyłącznie 72. Co niestety nie jest dobrym wynikiem, ponieważ mówmy się, że 72 na tym etapie gry to jeśli już to jako super zmiennik, to też czasami ciężko mu będzie. Ale po prostu na prawym skrzydle z Francji nie ma zbyt dużego wyboru, dlatego musimy się tutaj znaleźć Ousmane Dembele, który no jak najbardziej sobie poradzi. Jeżeli chodzi o naszego napastnika, mamy tutaj Mbappito. Tak jest, Mbappito, wersja jego podstawowa, ponieważ na jego wyższe karty są po prostu znacznie droższe. No i ciężko było go umieścić w składzie do 1 miliona końców, ale i tak wygląda to naprawdę bardzo spoko, jeżeli chodzi o tego grajka. No myślę, że go raczej znacie, bo albo nim graliście, albo graliście wiele razy przeciwko niemu. Przede wszystkim 5 gwiazdek sztuczek, 4 słabsze nogi, bardzo fajna sylwetka w samej grze. Ma spoko wykończenie, które wynosi aż 93, 86 siły strzału, 92 zwinności, 83 równowagi, 88 wytrzymałości. No i przede wszystkim to tempo, czyli 97, to jest naprawdę bardzo fajny wynik. Przechodzimy do ostatniego zawodnika w tym zespole, mamy Neymara. Tak jest, Neymar w swojej wersji Inform. Co to jest za zawodnik? Naprawdę 5/5 gwiazdek, 92 tempo, 85 strzałów, 87 podań, 95 driblingów, bardzo fajna sylwetka w samej grze, do tego 97 zwinności, 85 równowagi. Tak naprawdę jego największym minusem jest ta siła strzału, która wynosi tylko i wyłącznie 82, ale to niekoniecznie jest styl gry myśliwy, który podmienił tempo oraz strzelanie, że po prostu ta siła strzału była jak najwyżej oceniona. Także tak się prezentuje ten zespół, myślę, że on całkiem jest spoko, jeżeli chodzi o formację w samym zespole. No najbardziej polecam wam 4-2-3-1 w wersji wąskiej, gdzie ten Neymar będzie SPO, Fekir prawe skrzydło, Dembele lewe skrzydło i tak to się prezentuje. No generalnie możecie tutaj również zamienić Fekira albo Kefira, jak to woli, miejscami z Neymarem, bo tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, który z nich będzie lepszy, ponieważ obaj mają naprawdę bardzo fajne statystyki. Tak naprawdę możecie ich zamienić, używać wymiennie, bo no to jest naprawdę bardzo podobna, to znaczy bardzo podobny, zupełnie inny styl gry tych dwóch zawodników, ale myślę, że no zarówno Neymar jak i Fekir na prawym skrzydle czy na Eśpo sobie poradzą. Także cóż, na dzisiaj to było tyle, do zobaczenia wkrótce i standardowo oczywiście strzałeczka. Trzymajcie się!